Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorza przed wami kolejne Daily News, tym razem przygotowane na 19 sierpnia 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i komentarze dla zasięgu, ponieważ jak sami zauważyliście, one znowu są u nas ścinane. Ruszajmy! Amazon Game Studio zdwoi się i troi, żeby nie wyciekły żadne materiały z testów New World. Tymczasem na Steamowej stronie gry, w dziale zrzutów ekranu, jeszcze do wczoraj można było zobaczyć setki screenshotów z wnętrza tego mmorpg -a. Nikt tego nie kontrolował, nikt tego nie banował. Przez kilka tygodni każdy tester mógł tam legalnie umieszczać swoje zdjęcia. Dopiero po temacie na Reddicie Amazon zorientował się, że coś jest nie tak i zamknął ten dział. To jednak nie wystarczyło. Po sieci krąży teraz cała masa zdjęć z nowego świata. Szczególnie ciekawe są screeny bez huda, które prezentują New World w maksymalnych ustawieniach graficznych. Gierka Amazonu naprawdę prezentuje się ładnie, z kilkoma ulepszeniami, a takie się szykują, New World będzie jedną z najpiękniejszych sieciówek na rynku. Przypominamy, że już 25 sierpnia odbędą się duże publiczne testy New World, potem gierka zniknie z radarów i pojawi się dopiero na wiosnę 2021 roku, kiedy otrzymamy beta, testy i premierę. Wśród fanów Diablo pojawiło się wielkie poruszenie, czy wręcz zaniepokojenie. Wszystko z powodu najnowszej oferty pracy, która pojawiła się na stronach Blizzarda. Zamięć poszukujemy tłumacząc na Polski człowieka od modelu biznesowego, a jeszcze prościej człowieka od mikrotransakcji. Taki dyrektor ma odpowiadać za usługę biznesową gry po premierze, czyli znajdować sposoby na zarabianie dodatkowych pieniędzy przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej społeczności. Ten człowiek będzie również odpowiadał za poszczególne ceny i ewentualne promocje. No i właśnie w tym miejscu pojawiło się dużo czy zatrudnienie takiego dyrektora będzie miało pozytywny wpływ na Diablo 4 i czy pozwoli ewentualnie uniknąć posądzenia o pay to win. Byłoby fajnie, ale społeczność gry nie wszystko widzi w takich jasnych kolorach. Sporo osób podejrzewa, że cała akcja może być spowodowana nawałem mikrotransakcji, jakie Blizzard szykuje w związku z Diablo 4. Jeszcze pół biedy, gdyby to były zgodnie z obietnicami kosmetyczne głupotki, ale jeżeli pojawi się coś więcej, jakieś lootboxy, RNG, albo co gorsza konta premium, no co wtedy? Nie zapominajmy, że Diablo 4 będzie buy-to-play i samo w sobie będzie kosztować około 100-200 zł za egzemplarz, chociaż prawdopodobnie nawet powyżej 200. Obawy są, ale tym będziemy martwić się za 2-3 lata, kiedy Diablo 4 ujrzy światło dzienne. Na razie to zwykłe dywagacje nie niepodparte żadnymi dowodami. Niemniej myślę, że część osób z Gameforge odpowiedzialnych za item shop już poszukuje pracy w Blizzardzie. Przecież to prawdziwi eksperci od mikrotransakcji. Wszystko jest już jasne. Panie i Panowie, młodzi i starzy fani, anime i ci drudzy. Genshin Impact pojawi się na rynku 28 września od razu na PCcie, Androidzie oraz iOSie. Na serwery wejdziemy dopiero za miesiąc z kawałkiem, ale wczesna rejestracja jest już rozpoczęta. Polecamy odwiedzić oficjalną stronę Genshin Impact i zostawić tam swoje dane, dzięki czemu na dzień dobry zgarniecie pakiet nagród. Przez 3 godziny od uruchomienia usługi zarejestrowało się około 150 tysięcy osób, więc hype na Genshin Impact rzeczywiście jest Ogromne. Ale co się dziwić, takiej gry z taką grafiką szukać ze świecą. Naprawdę szykuje się nam najładniejsza produkcja 2020 roku. Wiedzieliśmy, że Enmas Entertainment ma problemy, ale nie wiedzieliśmy, że aż takie. Przykro nam to mówić, ale Enmas Entertainment kończy swoją 11-letnią przygodę z rynkiem gier MMO, czy też MMORPG. Firma zostanie wkrótce zamknięta, a dziesiątki osób wylądują na biurku. Co się stanie z Tero Online, czy co się stanie z Tero Online w wersji USA czy też globalnej, co z Closers Online, tu mamy dobre informacje. Wsparcie tych gier podobno będzie trwało, a w najbliższych tygodniach mamy dowiedzieć się dokładniejszych szczegółów. Bardzo prawdopodobne, że. Że obie gry zostaną przekazane innej firmie, no i niestety największe szanse dostaje Gameforge, który odpowiada już za europejską wersję Tere online, no i które przygarnęło niedawno graczy z Rosji. Otwarcie amerykańskiego globalnego serwera oraz stworzenie systemu transferów w postaci raczej nie powinno być zatem dla nich problemem. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Lion od Enmas Entertainment, który wydawał się być oczywistym faworytem w objęciu stanowiska dystrybutora. Teraz pozostaje jednak luka. A, może macie zamiar zakosztować gry MMORPG, na której wychowały się tysiące osób, tysiące Polaków? W takim razie zapraszamy do Silk Road Online. Wczoraj zadebiutował tam nowy dodatek, który wprowadza kontent na 120 level i wszystko, co jest z nim związane, czyli powiększenie maksymalnego poziomu doświadczenia, nowa instancja, nowe przedmioty, nowe umiejętności dla każdej klasy, nowe zadania, no i oczywiście nowe potworki przechadzające się tu i tam. Przy okazji ważne update dotyczy europejskiego serwera Eris, który pojawił się w Silk Road Online na początku. Na początku tego roku. Joymax przyjął interesującą politykę, w której różne rozszerzenia wchodzą na różne serwery. Wszystko zależy od żywotności danego światu. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Wykoniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!